Cześć, witam wszystkich kochanych studentów na ekskluzywnym kursie Jak zrobić uniwersytecki PUF, ponieważ odmiana tego wyrazu w języku polskim jest właśnie taka. Ten kurs dotyczy 3D Studio Maxa, dlatego warto na samym początku zapamiętać, jak poruszać się po interfejsie tego programu, ponieważ Unreal Engine i Maya mają trochę inne sterowanie. Na samym początku zdejmuję to okienko, bo niepotrzebnie nam przysłania widoki, po prostu je ściągam i naciskam X-a. Aby 3D Studio Max działał zgodnie z Unreal Engine'em, musimy zmienić jednostki. Wchodzimy do Customize i Unit Setup. 3DS wykorzystuje jakieś generyczne jednostki, których dokładnie nawet nie wiem, ile one wnoszą. Dla fetyszystów można wybrać stopy, ale aby działało to z Unrealem, proponuję wybrać jednostki metryczne, czyli takie, jakimi działamy na co dzień. I centymetry, bo w takich właśnie działa Unreal Engine. 4, 5 i tak dalej. Aby powiększyć jeden z widoków, wystarczy nacisnąć Alt-W. Stworzymy w nim prostopadłościan, czyli wybieramy boxa, bo to jest właśnie prostopadłościan w trochę innym języku. Tworzymy mniej więcej na środku. Ale chciałbym, aby to był sześcian, dlatego przechodzę do zakładki Modify i zaraz zmienię jego wielkość. Wybieram 100 na 100 na 100, czyli sześcian. Nie musimy wpisywać centymetrów, ponieważ będą automatycznie dopisane. Fajnie, gdyby znajdował się dokładnie na środku i leżał na siatce, którą widzimy. Można to spróbować ustawić ręcznie. Środek boxa zawsze jest na środku podstawy. Ale można kliknąć prawy na przesuwanie i wpisać po prostu 3 zera, dzięki czemu będzie dokładnie na środku i będzie leżeć na siatce, która jest na środku układów współrzędnych. Warto zmienić nieco wyświetlanie boxa, aby wyświetlały się też krawędzie i inne elementy. Ponieważ krawędzie nie zawsze są na krawędzi sześcianu, mogą się pojawić gdzie indziej. Warto je cały czas widzieć. Zobaczmy, jak wygląda ten obiekt w renderingu. No, chyba nie ma zaskoczenia, box wygląda właśnie tak, sześcian wygląda właśnie tak. Do niedawna w grach wyglądały sześciany właśnie tak, ale we współczesnych grach najczęściej krawędzie są wygładzone i musimy to zrobić. Aby jednak mieć taką możliwość, musimy przekonwertować sześcian do edytowalnych poligonów. One pozwolą nam na znacznie więcej możliwości modyfikacji. Zaznaczamy edge, wybór edge i wybieramy wszystkie, klikając Ctrl A na widoku, aby wszystkie krawędzie sześcianu zostały zaznaczone. Teraz poprzez narzędzie chamfer stworzymy lekkie wygładzenie krawędzi. Zawsze wybierajcie quad chamfer. Choćby nie wiem co, zawsze quad chamfer jest dobry na wszystko. Wybieramy tutaj szerokość wygładzenia, nie za duże, mniej więcej coś takiego i zachowujemy ostre krawędzie mimo wszystko, bo kolejna modyfikacja pozwoli nam uzyskać bardzo fajny efekt. Akceptujemy ptaszkiem i możemy zobaczyć po raz kolejny, jak wygląda rendering. Doszły dodatkowe krawędzie i dodatkowe poligony, ale rendering w sumie w żaden sposób się nie zmienił. Dlatego teraz dodamy pewne dodatkowe modyfikacje. Zaznaczamy poligony wszystkie, czyli znowu Ctrl A i schodzimy na sam dół. Maya od 3D Studio Maxa różni się tym, że w 3D Studio Maxie są smooth grupy. I to jest cały problem, że te programy nie współgrają ze sobą, bo w Maya jest zupełnie coś innego. Tutaj zostały wybrane do automatycznie 3 smooth grupy, każda na przeciwległą ścianę. Ja wybiorę jednak jedną smooth grupę i dzięki temu możemy najpierw otworzyć okienko renderingu z poprzedniego renderingu i dodać nowy rendering, aby porównać, co się zmieni. I teraz widzimy, że krawędzie są gładkie i box wygląda znacznie bardziej naturalnie. Wiadomo, że ostre krawędzie występują raczej w nożu, w naszym świecie otaczającym raczej nie. Ponieważ każda ściana ma swój własny materiał w sześcianie domyślnie, musimy tutaj wpisać jeszcze jedynkę, aby tylko jeden materiał został przypisany do całości. OK. Na samym końcu pamiętajcie, aby odznaczyć cokolwiek tu jest zaznaczone. Dowolna selekcja powinna być oznaczona przed dodaniem czegokolwiek innego. Teraz zmienimy jeszcze nazwę na Static Mesh Cube 01, ponieważ kubów może być kilka. Teraz czas, aby przystosować go do nałożenia tekstur, a więc z listy modyfikatorów znajdujemy gdzieś pod U, bo to jest według alfabetu, Unwrap UVW. To jest bardziej UV, bo W jest tu nieistotne. UV, ponieważ XY było już zajęte. Unwrap UVW.
Tutaj wskażemy, najpierw odznaczmy klikając gdziekolwiek poza boksem, wskażemy jak powinna wyglądać tekstura tego naszego obiektu, jak powinna być tekstura na niego nałożona. Teraz zaznaczając ściany widzimy, że każda ściana jest na tej szachownicy, która prezentuje jak będzie dopasowana tekstura. Czyli nie za bardzo, bo każda ściana w naszym uniwersyteckim PUF no mniejsza o to, jest inna. Dlatego na samym początku dajemy mapowanie i spłaszczamy, aby oddzielić ścianę od siebie. Teraz każda ściana ma swoje miejsce na teksturze. Jednakże najczęściej powinniśmy unikać tych cięć. Każda ściana teraz jest oddzielnie, a nie powinno tak być. Powinniśmy na sześcianie użyć tak mało cięć, jak jest tylko możliwe, a ponieważ już są, to zaczniemy łączyć elementy ze sobą. Ta ściana po zaznaczeniu pokazuje, że jest połączona z tą ścianą. Naciskając zszywacz, tak jak w biurze, łączymy te krawędzie ze sobą. Z dwóch krawędzi powstała jedna. No i tak dalej. Oczywiście nie wszystkie krawędzie można połączyć. Wyobraźcie sobie jak na matematyce, jeżeli ktoś lubił albo chociaż chodził, uczęszczał, jak budowaliśmy siatkę sześcianu, o ile jeszcze czegoś takiego uczą. Jak nie, no to robi się to mniej więcej tak. Zaznaczacie tylko te krawędzie najważniejsze, bo Chamfer dodał też dodatkowe krawędzie, więc pamiętajcie, że musi być ich zaznaczonych nieco więcej niż tylko jedna. Ale dwukrotne kliknięcie najczęściej pozwala zaznaczyć wszystkie połączone ze sobą. Dlatego tam zaznaczamy ręcznie. No i ostatni boks zostanie przyczepiony tutaj. Jednakże tekstura znajduje się dokładnie na szachownicy, a nie tam, gdzie jest ten nasz, ta nasza siatka, żeby nie mówić, do czego to jest podobne. Więc warto spakować to tak, aby znajdowało się w całości na pewno gdzieś w miejscu tekstury. To jest tekstura. Natomiast brakuje nam jeszcze lightmapy, czyli elementu, który jest obliczany przez Unreal Engine, aby oświetlenie boksa było właściwe. Korzysta się ponownie z Unwrapa, ale wykorzystuje się inny kanał. Kanał tekstury jest pierwszy, według tej numeracji, natomiast tekstura, a dokładnie oświetlenie lightmapa jest na kanale drugim. Wybieramy więc dwójkę. Nie chcemy od nowa tworzyć tej siatki, chcemy wykorzystać tą z kanału pierwszego, więc dajemy move. I teraz mamy dwa unwrapy. Jeden to jest na teksturę, natomiast ten, który teraz wyświetlam, jest na obliczanie oświetlenia w grze. Aby połączyć te modyfikatory w całość, przypisać je do obiektu i żeby obiekt je pamiętał, klikamy prawym na tym na samej górze i dajemy collapse all, dzięki czemu unwrapy zostaną połączone na stałe i zapamiętane już w samym boksie. OK. Teraz pokażę jak wyeksportować go do Unreal Engine'a. Klikamy file, najpierw zaznaczając boksa, tylko boksa. I wybieramy export selected, ponieważ czasem są jakieś dodatkowe elementy, a my chcemy tylko boksa wyrzucić do silnika, więc dajemy export selected. Wybieramy nazwę, najlepiej taką jak ją wybraliśmy w samym programie, nie jak plik programu się nazywa, tylko smcube01 i wybieramy koniecznie rozszerzenie FBX. I co tutaj musimy wybrać? Geometrię, na pewno ją eksportujemy, ale potrzebujemy eksportowania smoothing group, więc je zaznaczamy. Nie potrzebujemy turbo smootha, ale fajnie jak zamienimy wszystko na trójkąty, ponieważ silnik zawsze przyjmuje wszystko w trójkątach. Jeżeli coś nie jest zamienione na trójkąty, to sam silnik zamienia, ale myślę, że tutaj będzie to lepsze, jeżeli 3DS to zrobi. Nie potrzebujemy animacji kamer oraz świateł. Najważniejsze tutaj to wejść do zaawansowanych opcji, ponieważ tutaj musimy wybrać kilka ważnych rzeczy. Przede wszystkim jednostki. Mimo, że wybraliśmy jednostki centymetry, on domyślnie, automatycznie przypisuje cale, które są 2,5 razy większe, więc zamieniamy to z automatycznego na centymetry. Oraz wybieramy odpowiednią wersję FBX-a. 2018 według dokumentacji jest najlepszą dla Unreal Engine'a 5 oraz 4, więc ją wybieramy. Teraz uruchamiamy silnik, tworzymy nową grę. Nie ma to znaczenia jaką, ja wybiorę first person, ponieważ chodzi nam tylko o sprawdzenie jak to działa, jak wygląda box, czy wygląda jako tako, czy byle jak. Czy dokładnie jest wygładzony. Wybieramy project, nazwę, gdzie się ma to znajdować oraz nazwę projektu. Teraz piątka wygląda nieco inaczej niż czwórka, ale niewiele.
Spróbujemy przystosować ją tak, żeby wyglądała jak czwórka, a też ułatwi nam to pracę. Wybieramy Content Drawer i dajemy lock, aby stworzyć okienko Content Browsera. Nazywa się inaczej, nie wiem czemu. Widocznie zapomnieli o tym. No i tworzymy nowy katalog, do którego dodamy nasz obiekt FBX. Najlepiej nazwać go tak samo, bo wtedy łatwiej go znaleźć. Lepiej nie używać nazw takich potocznych, bo jak nie powiem jak, bo to nieładnie, ale ogólnie później wszystko nieładnie się nazywa i dokładnie nie wiadomo, ktoś chce kubek, a wychodzi zupełnie coś innego. Przyciągamy tutaj jak w Windowsie, najzwyczajniej przyciągając z okienka do Content Browsera. Na samym początku odznaczamy kolizję, ponieważ je zrobimy później. W Advanced odznaczamy też, aby nie tworzyło automatycznie lightmapy, ponieważ ją też stworzyliśmy, dlatego możemy to odznaczyć. Więcej rzeczy nie musimy oznaczać. Tam są jakieś opcje, które usuwają jakieś błędy i tego typu rzeczy. Dajemy po prostu import. No i jak widzimy, nie przypisaliśmy żadnego materiału do naszego boxa, dlatego jest taki fajny dla szachistów, dla nas nie, ale widać, że krawędzie są zaokrąglone, no i że rozmiar jest w przybliżeniu 100 na 100, nawet dokładnie.